Ty zgorzkniała, babo. Mnie też miło cię widzieć. Nie dziwię się, że mówiłaś takie rzeczy o mnie i o mojej rodzinie. Ale żeby mówić tak o Eryku? Wystawiać na pośmiewisko ojca swoich dzieci? Jak mogłaś? To ty ośmieszyłaś mojego byłego męża. Oboje macie klapki na oczach. Miejmy nadzieję, że w końcu Eryk zobaczy, że wyszedł na durnia. Wtedy do ciebie wróci? To już niemożliwe. Racja. Mogę liczyć tylko na to, że kiedyś pozbędzie się ciebie i że mój wysiłek się opłaci. Cokolwiek cię spotka, od razu wcielasz się w jakąś postać z komiksu. Jesteś wierną, zdradzoną żoną, Brooke i ja podłymi blondynkami, a Eryk egoistą, który nigdy cię nie doceniał. Nikt nie jest prawdziwym człowiekiem, a ty za nic nie odpowiadasz. Powinnam być wysublimowana i dojrzała jak ty i powiedzieć... Siostry Logan szły tylko za głosem serca, kiedy obsiadły moją rodzinę jak szarańcza. Może mężczyźni z twojej rodziny byli tak spragnieni miłości, że wciąż nie mieli nas dość. Naprawdę jesteś taka głupia? Myślisz, że za parę lat zobaczysz w lustrze taką samą twarz jak teraz? Kiedyś zostaniesz sama. Ja nie, bo mam dzieci i wnuki. Eryk nie chce mieć ich z tobą. I kiedy wyciśniesz z butelki cały miód, zostanie ci tylko plastik. Męczą mnie te bzdury. Wiesz, co świat jest ci winien? Nic. Nie jesteś wyjątkowa. Skończ z tymi oszczerstwami, albo do prasy trafi inna wersja tej historii. Chcesz wojny? Będziesz ją miała. Pogódź się z tym, że Eryk i Rich wreszcie są szczęśliwi i żyj własnym życiem. Nie uczono cię, jak z godnością przyjąć porażkę? Twój czas minął. Over.